Witajcie, kochani. Dzisiaj ważny temat pragnienia. To pragnienie tutaj nas tu sprowadziło. Chcieliśmy doświadczać siebie w różnych odsłonach, w różnych doświadczeniach. To pragnienie w końcu zwróciło naszą uwagę do wnętrza, bo odkryliśmy, że wszelkie zaspokojone pragnienia z zewnętrznych źródeł nie są tym, czego poszukujemy. I teraz to wewnętrzne źródło prowadzi nas do samego siebie. Tutaj, teraz następuje pełny wgląd poprzez spojrzenie do wewnątrz. Jeżeli jesteś gotowy, odwróć wszelką uwagę od zewnętrznych źródeł szczęścia. To są pozorne źródła szczęścia. Kiedy całkowicie z głębi siebie zdecydujesz, że tylko to, co dzieje się wewnątrz, jest polem Twojego zainteresowania, to zobaczysz wkrótce, że cały ten zewnętrzny, pozorny świat piękny scenariusz dla Ciebie ułoży. Dlatego, że będzie to konsekwencją tej ciszy i spokoju w Tobie. Nie ma innej drogi do szczęścia, niż odkryć siebie jako źródło wiecznego szczęścia. Teraz zatrzymaj się i zobacz, że wszystko już jest kompletne. To, czym jesteś, nie musi być niczym zaspokojone, bo samo jest źródłem wszystkiego. Wszelka obfitość, wszelka lekkość wypływa z Ciebie. I wszelkie obrazy projektowane na zewnątrz wypływają właśnie z przestrzeni tego spokoju, tej ciszy. Jeżeli widzisz chaos na zewnątrz, widzisz nieszczęście, gniew, niezrozumienie, jest to sygnał, abyś się teraz zatrzymał i osadził się w swoim spokoju, w swojej ciszy. Tylko tyle. Nie zajmuj się niczym innym. Każda następna chwila będzie Ci objawiała, jak niesamowite jest to, aby zatrzymać się właśnie wewnątrz siebie. Cokolwiek przychodzi, jest podpowiedzią. Jakakolwiek chwila Ci się nie podoba, znowu jest to podpowiedź. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Nie biegnij. I kiedy czujesz ten naturalny, bezwysiłkowy spokój, nie właśnie jako konsekwencja uzyskania czegoś, jakiś wynik czegoś, to jest właśnie ten głos wewnętrzny. Okej, jestem na miejscu. Jestem. Niczego nie szukam. Wszystko jest mną. Nie mogę odnaleźć w niczym czegoś, czego już nie ma. Jestem. Poczuj teraz, że cały ten ogromny program zbiorowości, brak obfitości, brak miłości, brak zdrowia, rozpuszcza się teraz w źródle wiecznego spokoju w Tobie. Jest obfitość. Obfitość lekkości, radości, miłości. Teraz. W tej obecnej chwili to odnajdujesz teraz. Zanurz się w tym i tak zostań. Nie słuchaj żadnych przekazów płynących z umysłu, które negują ten prawdziwy obraz Ciebie,
źródło Ciebie. Wszystko, co neguje, płynie z umysłu. Nie pozwól, aby pozornie zewnętrzny świat negował Twoją wartość, bo to jest wartość nadrzędna. Miłości nie można ocenić w żaden sposób. Wyraża się na różne sposoby. Odkrywasz poprzez te różne sposoby i ekspresję siebie. Więc każdy etap jest wspaniały. Nie pomijaj siebie w żadnym szczególe. Jesteś. Po prostu zatrzymaj się w osądzaniu czegokolwiek, kogokolwiek. Na pierwszym miejscu siebie. Jeżeli dostajesz z zewnątrz informację negującą Ciebie w jakimś szczególe, po prostu zostaw to. Ty wiesz, że najwłaściwsza dla Ciebie informacja wypływa z Twojego serca. Tam jest bezwarunkowość, tam jest przyjmowanie. Poczuj, że nie ma niczego ważniejszego niż przyjęcie samego siebie. Dokładnie w takiej odsłonie, w jakiej się teraz tutaj objawiasz. Nie martw się o resztę. Bóg, życie, istnienie, którym jesteś, opiekuje się najlepiej swoim dziełem. Ty jesteś dziełem życia, dziełem samego siebie. Zaufaj tej kreacji. Zaufaj miłości. Teraz. Kocham Cię, dziękuję. Do zobaczenia.